Cześć, witajcie. Tym razem podzielę się z wami moją szybką opinią o dwóch numerach magazynu Metal Harland, jakie do tej pory ukazały się na naszym rodzimym rynku. Zaznaczę tylko, że pisma otrzymałem w prezencie od widza mojego kanału, który obok nich dorzucił także wiele innych pozycji i dostałem naprawdę wielką pakę pełną dosłownie fantastycznych rzeczy, co bardzo doceniam. O Metal Harland wypowiadałem się też już trochę przy okazji mojego innego materiału dotyczącego filmowego heavy metal. Więc tak w absolutnym skrócie, Metal Harland to stare francuskie magazyny fantastyczne dla dorosłych. Często zawierające komiksy w pulpowym klimacie, ale także obfitujące w inne treści. Magazyn ze względu na swoją popularność doczekał się także wielu zagranicznych edycji, w tym także tej znanej jako heavy metal. Pierwszy numer Metal Harland w tej edycji ukazał się w naszym kraju w styczniu tego roku za sprawą wydawnictwa Labrum. Numery kosztują po 99 zł za wersję w okładce miękkiej, a za twardą oprawę zapłacimy 10 zł więcej. Wedle oficjalnych informacji polskie wydania mają być naprzemienne, to znaczy raz będą publikowane wersje magazynu współczesne, takie jakie świeżo ukazują się za granicą, a drugi numer ma zawierać materiały klasyczne z dawnych lat. Jak taki zabieg sprawdza się w praktyce? Jak to wyszło? Cóż, dokładnie tak, jak się zapewne domyślacie. Zaznaczam, że jestem naprawdę wielce rady, że wydawnictwo Labrum postanowiło wydać u nas Metal Harland, stąd jakaś ewentualna krytyka nie będzie się tyczyć wydawnictwa, a oryginalnych twórców tego czegoś, na co nakleili logo Metal Harland, myśmy uwierzyli, że to dalej jest ta sama jakość, co w starym Metal Harland. Mam taki nawyk, że zwykle czytam wstępniaki od redakcji w tego typu pismach. Lubię się nastroić przed lekturą, wejść w to, no bo wszak to Metal Harland, fantastyczna jazda bez trzymanki, kosmos, podróże w czasie, lasery, magiczne miecze, potwory i androidy. No ale czym ten wstępniak nas raczy? Każdy z nas pamięta, gdzie znajdował się, kiedy 11 września 2001 roku runęły wieże World Trade Center. Uczucie niedowierzania, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa zaatakowali Kapitol. Poważnie? Poważnie? Sięgam po rozrywkową fantastykę, a mam czytać jakieś prywatne wycieczki polityczne, że Trump jest zły, a jego zwolennicy niby szturmowali Kapitol? Przyznaję, że już w tym momencie włos zjeżył mi się ostro, bo ja jestem antypolityczny. Poglądy jakieś tam mam, można powiedzieć bardziej anarchistyczne i nie sympatyzuję absolutnie z żadną stroną. Nienawidzę też wpierdzielania mniej lub bardziej wyraźnie swoich przekonań politycznych w miejsce tam, gdzie to niezbyt pasuje. Sam na kanale trzymam się od polityki jak najdalej i nie mam żadnej tolerancji do sytuacji, gdy ktoś chce ukazać swoje przekonania jako te słuszne. A ze szturmem na Kapitol sprawa nie była taka jasna. Tutaj jednak przedstawiona jest bardzo jednowymiarowo jako czarno i białe. No nieważne. Mocno wkurzony czytam zatem dalej, no bo przecież to tylko początkowe zdanie, a przede mną całe pismo zajebistych komiksów. Mam w pamięci chociażby te przygody, które były ukazane w filmie Heavy Metal, więc wiem czego się spodziewać. Pamiętam babkę z magicznym mieczem latającą na pterodaktylu, czy gadający zielony meteor, jaki rozpuszcza ludzi, albo zombie w samolocie. Zawsze ceniłem też Metal Harland za tą, no, ogólną jazdę bez trzymanki i czyste szaleństwo, jak idzie o pomysłowość. Nie inaczej będzie tutaj, prawda? No ale oto co czytamy dalej w tym wstępniaku. Dlatego też w tym numerze nie będzie kosmicznych rakiet, gwiezdnych wojen, mięśniaków z fantazy ani space opery. No to co będzie? Tak, wywalmy wszystko, czym jest Metal Harland, a wstawmy więcej komentarzy społecznych i politycznej agitacji. Nie wiem jak wy, ale ja, gdy sięgam po fantastykę rozrywkową, to oczekuję, uwaga, rozrywki. Fantastyka zawsze eksplorowała tematy niepokojów społecznych i lęków o przyszłość, ale co innego operowanie nimi na pewnym poziomie uniwersalnym, a co innego wciskanie swoich poglądów. Mówię to już w kontekście nie tylko tego wstępniaka, ale i dalszej zawartości, bo w piśmie nie brakuje ukazywania jednych poglądów czy ideologii jako tych właściwych, normalnych, a inne są antagonizowane.
Niezależnie od tego, czy się zgadzam, czy nie zgadzam z prezentowanymi treściami, nie uważam, by rozrywka była terenem, do jakiego należy wrzucać tego typu rzeczy i dawać czytelnikowi lekcje, bo jeszcze popełni myśl o zbrodnie i będzie miał inne zdanie. Temat przewodni numeru to bliska przyszłość i to, co się z nią wiąże. Przez pierwsze 60 stron magazynu czytamy średniej jakości teksty, eseje, zestawienia dotyczące właśnie tego tematu i obaw o tą niedaleką przyszłość. Komiksy znajdujące się w dalszej części oczywiście też dotyczą tego tematu i zaczynają się nawet nie aż tak źle. Pierwsza historia nie zawiera dialogów, a skupia się tylko na obrazkach. Bardzo sugestywnych, bo kolejne panele komiksu zdają się poruszać, gdy na nie patrzę. Widzę ruch, jakbym oglądał film. Plus dla autora, że udało się coś takiego uchwycić. Kolejny komiks spodobał mi się chyba najbardziej z całego pisma, bo mamy tutaj dochodzenie w sprawie śmierci kilku ludzi na jakiejś imprezie sadomaso, a świadkami są tylko pies i kot. Ale dzięki nowoczesnej technologii aplikacji można konwertować odgłosy zwierząt tak, żeby były zrozumiałe dla ludzi i również odwrotnie. Dlatego dochodzi do przesłuchania kota i psa. Koncept jest bardzo dobry, ale ponieważ komiks kończy się po kilku stronach, jak i w sumie wszystkie inne, wszystkie są krótkie, no to potencjał nie został tutaj wykorzystany, a było miejsce do zawarcia dużo satyry i komizmu sytuacyjnego. Nie będę omawiał wszystkich komiksów po kolei, ale tak ogólnie powiedzieć trzeba, że graficznie niektóre historie są bardzo umowne, co nie jest problemem, jeżeli historia się broni, ale ta zazwyczaj się nie broni. Puenty bywają słabe bądź wymuszone, a jeżeli nawet olewając puentę, gdy chcemy cieszyć się samym klimatem danej opowieści, to są one na tyle krótkie, że ciężko porządnie wejść w dany świat. Tak ogólnie to też zabrakło kreatywności i szaleństwa, z jakim kojarzę stare historie z magazynu. One również nie były jakieś najmądrzejsze i z wielkim morałem, ale zawsze były jakieś. Tutaj nijakość jest zbyt wylewająca się. Życzyłbym sobie więcej rozrywki, a mniej pouczania mnie o poglądach politycznych i ideologicznych. Co prawda nie ma tego aż tak wiele, ale jestem zdania, że nie powinno być tego wcale, bo to nie na to miejsce. Wielki też minus za czytelność tekstu w dymkach. Nie jest to przytyk do wydania, a raczej do konceptu autorów, bo przykładowo w komiksie o elektrowni słonecznej literki są bardzo cienkie, ta czcionka jest cieniutka i dodatkowo nie jest w kolorze czarnym, a gdzieś tam w kolorze tła, przez co to wszystko się zlewa, jest trudne do rozczytania. Ktoś to może uznać za zabieg artystyczny, ale to po prostu męczy wzrok. Ja wzrok mam bardzo dobry, nawet dawno byłem to badania wzroku. Wszystko jest super, ale musiałem przesuwać twarz tak, wiecie, 3 cm do kartki, żeby cokolwiek odczytać. I niewiele orientowałem się, co się dzieje na kadrach komiksu, bo się skupiałem na tym tekście. To męczy, to przeszkadza w czytaniu. W zasadzie to ten numer mógłby nosić tytuł 101 sposobów, jak zrazić do siebie czytelnika. Żaden komiks nie był wyjątkowy czy wybijający się, ale pełen nadziei, chociaż też i minimalnych obaw, sięgnąłem w końcu po numer drugi. Składa się on, jak już mówiłem, z różnych starych dzieł, taki zlepek tego, co znane i dobre. Numer ma też nieco inną strukturę, bo tutaj artykuły i komiksy przeplatają się, ale całościowo stoi on na znacznie wyższym poziomie. Jeżeli to, co mówiłem o numerze pierwszym, brzmiało szorstko, to muszę przyznać, że moje zdanie o nim jest jeszcze gorsze, gdy patrzę z perspektywy znajomości numeru drugiego. Ale nie ma co się dziwić, bo to nie zbiorek przypadkowych tekstów tworzonych na siłę bez pomysłu, byle odhaczyć zlecenie, a kompilacja wybrańców. Więc w oczywisty sposób poziom tych wybrańców jest wyższy. W najgorszym przypadku będziemy mieli do czynienia z czymś tylko okej, najwyżej niezłym. To, co najbardziej uderzające, to to, że pomimo iż wiele historii jest tutaj narysowane tylko czarno-biało, to metaforycznie mówiąc, mają one w sobie więcej koloru niż to, co pokazywał nam numer pierwszy. Po prostu stare komiksy tryskają fantazją i klimatem. Autorzy bawili się swoją twórczością i mieli też radochę. Radochę stworzenia, która to radocha automatycznie udziela się czytelnikowi. Najbardziej zapadł mi tutaj w pamięć komiks Pylisty ptak, który jest nie tyle tworem fabularnym, co kontemplacją, medytacją czasu i przestrzeni w stylu fantazy murkokowego. W
swoich czasach zresztą komiks ten został mocno doceniony przez fanów i nie bez powodu. Bardzo trafił do mnie też ostatni komiks w numerze o tytule Agron, który pod wieloma względami jest podobny do Pylistego Ptaka, choć bardziej nastawiony na akcję. Zresztą on też uderza w tony fantazy murkokowego, jak rzekłem wcześniej. Obydwa wspomniane komiksy są także fenomenalnie narysowane i o sugestywnym klimacie. Patrzeć można na dane kadry i chłonąć to, jak przedstawiają one świat. No, rewelacja, uczta dla oczu. Pierwszego numeru, tak szczerze, nie mogę polecić absolutnie nikomu. Nie chodzi nawet o to, że jest on jakiś taki, wiecie, tak totalnie zły. Jest po prostu nijaki, wymuszony i nie wart nawet 1/4 swojej ceny. Dlatego też rekomenduję zakup tych wydań, które są składanką z dawnych lat, bo jest w nich prawdziwa moc. Co zaś fizycznie mogę powiedzieć o tych wydaniach, to to, że papier jest dobry, śliski i nie rwący się. Jednak miękkie okładki szybko się wycierają i zaginają, nawet po jednym przeczytaniu, dlatego lepiej dołożyć parę groszy i kupić wersję w twardej oprawie. Wątpliwości może budzić też to, że magazyn takiego formatu o blisko 300 stronach jest klejony, a nie zszywany. I już miałem ogólnie pochwalić numer, że to klejenie w niczym nie przeszkadza, bo jest trwałe, ale nagrywając materiał wideo, jak kartkuję, no to kilka stron po prostu wyleciało. I nie czuję się tutaj jakoś specjalnie winny, to było normalne użytkowanie. Więc ta trwałość klejenia nie jest jakaś super. Słowem podsumowania. Nie zagłębiałem się szczegółowo w omawianie fabuły poszczególnych komiksów, bo w Metal Harland nie chodzi o rozbudowane wielowątkowe fabuły. Te często były pretekstowe. Tu chodzi o fantazję, kreatywność i klimat, a w tych aspektach niepodzielnie rządzą stare wydania. Co nie zmienia też tego, że bardzo cieszy mnie ogólna obecność Metal Harland na polskim rynku i życzę mu bardzo dobrze. Sam jak coś skuszę się jednak wyłącznie na te numery będące klasycznymi komiksami. Rozumiem, że ktoś z was może uznać, iż to kwestia mojego gustu i jednemu będzie bardziej podobać się to, a innemu tamto, ale tak szczerze, choć gusta gustami, naprawdę uważam, że w ocenie poziomów, na jakich stoi numer pierwszy i drugi, jest coś więcej niż tylko skrajnie subiektywna kwestia preferencji. Dzięki za wysłuchanie i do następnego. Cześć!